Od 2019 roku we Wrocławiu uruchomiono 21 centrów aktywności lokalnej. Ostatni został otwarty przy ulicy Asfaltowej i ma służyć mieszkańcom trzech osiedli: Wojszyc, Jagodna i Ołtaszyna. Na razie cal jest w trakcie urządzania i planowania zajęć. To są miejsca, które trzeba pamiętać, uzupełniają i tak bardzo bogatą, ja bym powiedział gęstą, sieć placówek edukacyjnych, ale także placówek, które dostarczają taką ofertę edukacyjno-społeczną, kulturalną naszego miasta. Cal to jest takie małżeństwo z rozsądku pomiędzy gminą, a w tym przypadku Wydziałem Partycypacji Społecznej, a organizacją pozarządową. Gmina daje lokal, gmina daje, tak jak pan prezydent tutaj wspomniał, dotacje po to, żeby działać, ale to, co jest najważniejsze, to to, że organizacja daje liderki w tym przypadku i pewnie też liderów, którzy pracują z tą lokalną społecznością. No i tu pojawia się to serce, czyli ta miłość, do przywiązanie do pracy, takiej pracy u podstaw, pracy ze społecznością lokalną. Centrum Aktywności Lokalnej na Wojszycach mieści się w szkole przy ulicy Asfaltowej, otwartej we wrześniu poprzedniego roku. Jak zaczęliśmy projektować tą szkołę, to wyszliśmy z bardzo podobnego założenia, że dobrze byłoby przy tej szkole także taką funkcję dołączyć. No i oto ta przestrzeń. Założenie jest też takie, aby móc korzystać z części zaplecza szkolnego, jeżeli będzie taka potrzeba, ale z drugiej strony, żeby była ta wydzielona przestrzeń, która pozwoli też samodzielnie funkcjonować. Operatorem calu będzie Fundacja Suweczka Wspieranie i Rozwój Edukacji. Wśród zajęć na mieszkańców czekają działania artystyczne, edukacyjne, animacyjne i aktywizujące. Echo 24, Oliwia Stasiak.